Robert Krasoń, po wygranym pojedynku, po wygranej walce wieczoru ponownie na gali Virtuous Challenge. Gratuluję tego zwycięstwa. Najwyraźniej jesteś zawsze dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem na walkę wieczoru na Virtuous Challenge. Dziękuję bardzo za takie słowa, bardzo, bardzo to miłe. I cieszę się, że specjaliści, którzy się tym zajmują, są zadowoleni z tego, jak przebiegała ta walka. Ja się cieszę, bo mnóstwo przygotowań mnie to kosztowało, ale kocham to robić, kocham tu być, to jest piękne. Obaj byliście bardzo zdeterminowani, naprawdę to było takie ciosy na pełnej mocy przez 3 rundy, zwłaszcza ze strony twojego rywala, który bił mocno, ty biłeś tak bardziej z luzu, miałem wrażenie. I jakie elementy twoim zdaniem właśnie zadecydowało o tym, że to ty byłeś zwycięzcą tego pojedynku? Wydaje mi się, że może byłem bardziej aktywniejszy i bardziej celny. I to chyba to, aczkolwiek Dawid Mirkowski, wiadomo, porządna firma, bo tu nie ma co gadać. Ale ta determinacja była takiej, momentami była taka nieczysta, bo tych rzutów było sporo, będziesz musiał ćwiczyć obronę przed obaleniami. Tak, myślę, że zapiszę się, pojadę do Dagestanu, do Khabiba na sambo. Powiedz w takim razie, obaj macie za sobą przeszłość DSF-ową i pytanie, co dalej tak naprawdę? Tak naprawdę pojawiała się już jakaś propozycja. Po pierwsze co, to muszę zadzwonić do pana Bałdygi, do DSF-u i poprosić o zgodę na walkę, bo jest propozycja na maj i bardzo chciałem tam zawalczyć. Też z bardzo mocnym nazwiskiem i kręci się dalej. Super. Pełne szaleństwo wśród twoich kibiców, nawet teraz za klatką. To musi chyba dodawać skrzydeł. Tak, tak, mega. Bardzo się cieszę, że tu walczę. No, to jest takie małe spełnienie marzeń, bo mogła być to walka jeszcze na arenie O2. Oby, następnym razem. Gratuluję w takim razie. Dziękuję bardzo.